Kolejny szybciutki odcineczek ze złomu. Witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj takiej rury poszukuję, bo nie musi być taka. Mogą być dwie części. Ale zobaczę od razu, co tu jest ciekawego. To jest jakaś blacha w kręgu, aluminiowa. Jakieś przęsła ogrodzeniowe, słupki. Jest tego trochę. Ja tu lubię zawsze zajść. O, tu jakiś silos. Kurde, by silos budował. Ale jeszcze, o, tu jakieś liny stalowe. Ale co tu jest? O, jakby ktoś szukał na walce czy coś materiału. Kurde, bardzo ciekawa sprawa. Kurde, kiedyś potrzebowałem takie rzeczy. Były jakieś, kurde, rolki, wieńce. Co tu jeszcze jest? Siłowników pełno. Ale coś jeszcze tutaj szukam, ale to za chwilę. A te tu kolana, to nieraz są takie, nie wiem, z firmy produkującej no, układy wydechowe, to często są takie drugiej kategorii, takie różne rzeczy. O, tu jest silnik z Volvo. Ja pierdziale, ale wielki byk. A tak to tu nic takiego ciekawego nie ma, co by mnie zainteresowało. Oprócz blachy, blach tu jest pełno różnych. Zbiorniki aluminiowe. Dla każdego coś ciekawego. Ale jeszcze, o, co mnie ciekawi, bo w kotłowni chcę zrobić regał i bym potrzebował, o, takie coś. O, dwie sztuki takie? Nie, takie nie prawie. Takie też nie. Takie, co ma tu od frontu tutaj, by musiało mieć takie. O, albo takie coś, o. I na to mogę sobie swobodnie takie haki zakładać, takie do regałów. I to jest super sprawa. Może sobie od razu dzisiaj wezmę dwie sztuki. O, coś takiego to jest chyba. To jest wszystko za duże. O, takie cienkie byłoby git. Bo czym to będzie? A mam flexa na aucie, także może flexa wezmę miarę. Zmierzę dwa razy po 2,5 metra, bo 2 metry. I ładnie na kołeczki, cztery kołki, pyk, pyk, pyk. I do tego jeszcze mocowania, albo nawet kurcze, takie są specjalnie takie wkładane, takie są na internecie. Także tylko potem zamówić te takie te sporniki takie, o, na 450 cm i mamy piękne półeczki, do tego dorabiamy z jakiejś ładnej sklejki i jest gotowy regał. A co tu mamy? Blaszki, siłowniki, kątowniki, jest wszystko, co by tutaj dusza zapragła. Rury. Ale nie ma tutaj rur do wydechów, także idziemy za chwilę dalej. Ja lubię właśnie złom takiego typu tutaj, gdzie są różne takie rzeczy. O, na przykład zobaczcie, podstawa filtra, która może być wykorzystywana na przykład do paliwa, do 60 na przykład. Sobie zobaczcie, o, z pompeczką. I o, jest podstawa, jest wszystko. I takie coś, o, na wkłady możemy sobie zamontować. I takie coś tutaj jest za grosze, dosłownie za grosze. Ale to i tak jest nic, bo nieraz takie są fajne fanty w tych rzeczach, że to aż głowa mała. Tu naprawdę nieraz jakieś pompki takie ręczne, boszowskie czy cokolwiek, które kosztuje no kilkaset złotych, a tutaj idziesz na wagę, bierzesz ciach i masz elegancki jakiś tam podzespół, który może potem wykorzystać, a na przykład o, taka podstawa filtra kolejna. Krójce, nie krójce, wszystko. Nieraz ciężko jest dostać coś. A tu jest wszystko to, co dusza zapragnie. Ona piła jakaś trafiła, ale jakiś Chińczyk. Także co, idziemy dalej. Może się znajdzie jakiś tam wydeszek. Ja tu już chyba więcej idzie. O! Zobaczcie, o! Kolejna fajna podstawa. Wygląda trochę jak od Perkinsa. Może jest nawet od Perkinsa. A co tu jest? Tu jest coś ciekawego. Pompa wtryskowa. O, czego? Amortyzator. O, z jakimś korektorem dawki. Co to jest? O, co to jest? Nie wiem. Tu jest też jakaś tabliczka? Nie wiem, nie znam tego. Ale może ktoś z was zna, to może dać znać, a ja cisnę dalej. Nie wiem, to w trakcie szukania właśnie tego tłumika. No i znalazłem tutaj bloczek od ciapka. Jeszcze na bączku. Ale to jest S312? Czy S312C? To jest chyba S312.
Wiesz, tutaj 12C chyba już miały oryginalnie podstawę. Nie, dupa, ja mam 3312C i tam była. To jest kurde, C328 na pewno, bo tu ma o ten kruciec, a one na 25 ma też miały te krótce. Tak więc co, kotarka? Nie, to jest wiertarka jakaś. Się robi grubo. Idziemy tutaj dalej. Tu są jakieś fajne takie skrawki metalu, które można byłoby wykorzystać. O, tu jakaś waga. O, zobaczcie, jaki fajny mechanizm wagi. Ale tutaj jest koło zamachowe od... albo od zetora, albo od 40. A dlaczego? A dlatego, że jest na 3 śruby. Przykręcane dwa kołki ustalające. O, tu są... czekaj, gdzie są kołki ustalające? Chuj go wie. No, to jest pewnie 40. Ale jeszcze pewnie w czymś innym wykorzystywana, bo ma nawiercane otwory, tak żeby było jakiś mniejszy docisk przykręcony. A tutaj o, rozrzutnik czarno-białostocka. Zobaczcie, no kurde, stan salonowy. Nie no, śmiech śmiechem, ale to już jego miejsce tutaj przeznaczenia. Do niczego innego się ją nie nadaje. Także tu zawsze były ogólnie jakieś te tłumiki, a tutaj teraz nie ma nic. Powinno się iść dalej, bo tu w hałdzie też nic nie ma ciekawego, a zazwyczaj coś jest ciekawego, a dzisiaj tu nie ma ciekawego poza złomem. Nic ciekawego, jeszcze tutaj przejdę, ale szkoda, że nie czujecie tego zapachu, nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam zapach chłodziwa z takiego tego emulgolu. Dobrze pamiętam? To był emulgol. Taka substancja, która chłodzi narzędzia podczas toczenia, skrawania. I ten zapach jest, no, nie do podrobienia. O, tutaj nic nie ma. Nieraz tu też jakieś fajne gadżety są. Ta ślinka. Dobra, ja tutaj, jakby to powiedział Kizo, to spiżdżam. Ostatnio, gdy tu byłem na złomie, to powiem wam, znalazłem dwie prądnice od Zetora 25. O, to jest... czekajcie, to jest zwykła prądnica. I takich prądnic tu jest ogólnie od 30 do 60 jest dużo. Ale od Zetora znalazłem jedną prądnicę i powiem wam, że tamto oryginalną dałem do zrobienia, bo tamta była uszkodzona, to jest teraz zrobiona. Tak więc niebawem będę musiał tam jechać i ją zamontować. I zobaczymy. A tu kolejna. Jest tego, rozruszniki, prądnice, to jest chyba od groma. Jakby ktoś szuka do 60, 30 na sztukę, no to tutaj jest tego. Kurde. Od groma. Gdzie by nie spojrzeć, na to od malucha jest rozrusznik. O, tutaj na kij odmiotły można odpalać. O, ciach i odpala kijem odmiotły. Tutaj jest jakiś import magneto. Ale nieraz by coś ciekawego mógł wyhaczyć, jakby ktoś potrzebował. I prawie wytrafiło. O, a tu ta prądnica to jest chyba też nasza, o, Elmot. Od Zetora się różnią tym, że one są dużo większe rozmiaru, a te są takie mniejsze, nie? Jest tego. Tutaj zawsze coś można znaleźć ciekawego. I na ten moment jest tutaj jakiś piękny silnik Forda. To niestety ktoś już rozwalił obudowę rozrządu. I taki silnik by zamontował do 60, to by było coś nietypowego. Tylko niestety już jest tak pouszkadzany, o, misa rozwalona. Tego jeszcze nikt nie robił. I takie coś byłoby fajne do zrobienia. Tylko niestety już ktoś to rozwalił. A mogło być tak pięknie. Kurde. A tam coś jest dalej? Oprócz tego to chyba nie ma tutaj nic. Zobaczymy dalej. Tutaj jeszcze wejdę, tak zrzucę okiem, co tu może być. To jest Scania. Czy... to jest Scania. To tu jest Scania. MWM też ma zielone głowice. Ale MWM to ostatnio robiłem, to dosłownie wiem jak to wygląda.
Czekaj, ja tu muszę wyjść jakoś. Kurde, tu mało, mało stabilne jest wszystko. A tutaj chcę rzucić okiem, bo tutaj na górze nieraz fajne kąski są, ale tutaj nic nie ma. A tam operator Kazik. Kurde, nie żartuj. Zobaczcie, jaka łyżka. I poszła w złom. No kurde, nie chce mi się wierzyć. Na pewno ktoś jeszcze by taką łyżkę uratował. Ale co tu jest? Co to za silnik jest? Na Deutza ogólnie mi to nie wygląda. Deutz ma inne pompy. Ale to jest bardzo... Kurde. Bardzo, może jakiś stary, bardzo stary Deutz. Bo ogólnie... No nie cholery, tak to nie wygląda na Deutza mi. Tu jest tabliczka, ale na tabliczce nic nie ma. Także bardzo ciekawa jednostka. Zawsze można coś ciekawego zobaczyć. O, tu jakieś kule łożyskowe. Dzieje się. Dzieje się grubo. No i tu chyba więcej już ciekawych rzeczy nie ma. Także idę dalej szukać tego wydechu, bo tu się robi coś niebezpiecznie. A żadnych ciekawych silników tu już nie ma. Oprócz jakichś osobówek, to tutaj nic ciekawego nie ma. W tym miejscu zawsze były takie elementy poprodukcyjne tłumików, ale dzisiaj tu jest sam gruby złom i szczerze mówiąc nie ma tutaj tego, co bym szukał. Są różne takie rzeczy, złom, złom, złom. Tak samo jak przychodzi... O kurde, a co tam jest? Takie coś niebieskiego? Coś ciekawego czy nieciekawego? Jakiś tam badziew. I tutaj sam złom, może coś wam się rzuci w oczy, bo kurczę, z tego co zauważyłem, to dużo ludzi widzi to, czego ja nie widzę i nieraz coś tu wyłapują. Także dajcie znać w komentarzu, co tu znajdziecie. No i udało mi się znaleźć takie rzeczy pasujące do tego, aby zbudować o taki oto taką rurę wydechową, bo to jest z ładowarki takiej Gelmax. Nie wiem, czy kojarzycie takie ładowarki. I tak, no do końca może tak nie pasuje, ale może coś się uda z tym, myślę, może troszkę bardziej zgiąć, aby może było tutaj to łączenie zastosować, bo fajnie by było tutaj i wtedy tu ewentualnie wtedy w dwóch kawałkach może to zawsze lepiej, bo to jest dość problematyczne, żeby to wyjąć, a zaraz zobaczycie, jak to powstanie. Za chwilę będzie fajna, elegancka rura. No i chwila nieuwagi i znowu sukces. Zobaczcie, się udało zbudować praktycznie taką samą rurę, tylko że jest zdrową. O, jedno połączenie spawane. Tutaj przyjdzie objemka, gdzie będzie można to swobodnie wyregulować. No tutaj troszkę takie pokiereszowane, ale na pewno będzie lepiej tak, niż by tu spawać, niech to będzie w jednym kawałku, do tego odcink będzie zawsze mocniejsze, a lepiej jak to będzie tutaj wtedy ta złączka. Także ja jadę to montować, a jeszcze taka, o, pompeczkę, taką pompeczkę znalazłem. Także fajny tutaj kąsek się trafił. Może jeżeli jesteś zainteresowany, to dajcie znać. No i myślałem, że jeszcze coś nagram, ale niestety nie nagrałem. Także pokazuję wam tutaj, o, taka pompa. To jest chyba od 80. Najprawdopodobniej stary typ. No właśnie, ja ich do końca tak nie mogę rozszyfrować, jak one wyglądają. Stary, nowy typ. To ewentualnie dajcie znać, co to jest za pompa. No, wygląda tak. O, to chyba trochę taka do przeglądu, ale mam nadzieję, że jeszcze się uratuje. No i nie wiem, czy ją robić, czy ewentualnie na półkę, bo mam jeszcze jedną motorpala pompę, taką jak mają Zetory 7211, po regeneracji leżąc, także może ktoś będzie zainteresowany, to jest taka pompa, może ktoś będzie chciał, to możemy się dogadać, a ta rura powstała. Moim zdaniem powinno to grać. A na tą chwilę kończę. Także trzymajcie się. Do następnego. Cześć.